Policzanie mają różne pasje, którymi chętnie dzielą się z innymi. Biblioteka w Policach ułatwia im prezentację dokonań. W piątek 21 lutego odbył się wernisaż fotografii autorstwa Róży Kłys. To jest pierwsza samodzielna wystawa. W kilku innych były moje zdjęcia, między innymi jutro jadę do Bydgoszczy, gdzie w Muzeum Wyczółkowskiego są 3 moje zdjęcia, też które wysłałam na konkurs. Natomiast no tak, w takim wymiarze to pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia. Wystawa fotografii jest pokłosiem warsztatów, które odbyły się we Włoszech. Informacje o nich pani Róża znalazła w internecie. Uczestnicy jeździli po Toskanii i robili zdjęcia ludzi na ulicach. Fotografowali krajobrazy, a także elementy architektury. Z Polski przyjechało do Włoch 8 osób. Róża Kłys pasjonuje się fotografią już od lat. To było takie tylko pstrykanie kiedyś, a od zeszłego roku jest to takie bardziej zaangażowane robienie fotografii. Róża Kłys jest członkiem Polickiej Grupy Fotograficznej, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury i organizuje warsztaty dla zainteresowanych. W maju planuje kolejny udział w warsztatach, tym razem odbędą się w Wenecji.